To jest bardzo prosty proces. Okej, okay, ja rozumiem, że te konflikty ciekawiej się ogląda i mi z perspektywy widza również ciekawiej ogląda się fajny konflikt niż zasięgowe osoby. Nawet paradoksalnie powiedziałbym, że gwiazdy YouTube'a w ogóle mnie nie interesują, jeżeli chodzi o ich ewentualny występ na fejmie. Ci ludzie, którzy generują największe zasięgi, z mojej perspektywy, z perspektywy widza, który nie czuje jakiejś sympatii względem tych ludzi, jest to nudne często. Uważam, że moje walki, jeżeli chodzi o taki konflikt ogólny, też są nudne. Tak uważam, nie? Ale z drugiej strony te osoby z górnej części, z górnej półki przyciągają swoich widzów. Więc skoro oni przyciągają widzów i oni sprzedają pay-per-view swoim nazwiskiem, to normalnym jest, że więcej zarabiają, bo federacja też na nich więcej zarabia. Jakby, no jest to taki prosty, zrozumiały proces, nie? One chciały być jak raper, zamieszkiwać pałac. Widzę tamtych stołów, kiedyś podawałem ręce. Nie mam siły już na pomaganie, konsekwencje. Sam idę do przodu, sam prowadzę swoje lekcje. Nie zmieniam.